Och, bizardzie, bizardzie. Coś ty, kurna, spierdolił. Tak, kochani, film na temat Diablo 4 w końcu się pojawił. I tak wiem, że nie będę mógł z tego zarabiać, bo poprzeknąłem w 5 sekundzie. Niestety, bywa. Tak napisałem tekst, więc mnie to mało obchodzi. Tak, kochani, film na temat Diablo 4 w końcu się pojawił. Nie, to, że pisałem tekst, nie jest oznaką tego, że mi się nie chciało wrzucać filmów, ani robić miniaturek do gotowych filmów, które czekałem na studiu. I tak wiem, że miało być więcej filmów z Warframe'a. Oh my god, who the hell cares? No ja wiadomo, miałem się przejść na tego pseudo content creator z Warframe'a, ja dalej tego nie zrobiłem. Choć muszę przygotować filmy. Ja potrzebuję na to wszystko czasu. Więc calm down. Widzę, że twój przycisk subskrybuj się zaświecił na czerwono, niech z powrotem idzie na szaro. Dziękuję. Są filmy nawet, które są recenzjami, no, typu Kiszaka albo Piotra z Wigry, sorry, nazwisko masz tak popierdolone, że się ciężko je przeczytać. I wszyscy wiemy, o kogo może chodzić, tak? Mamy Kiszaka, mamy MKKR-a, mamy Piotra, mamy Asmongolda, który narzeka na wszystko i wielu innych. Więc wybaczcie, że nie powiedziałem kto co jak, ale no. Nie mogę tego nazwać tego filmu 100% recenzją, bo nawet nie ukończyłem gry na 100%. Zostałem na akcie czwartym, gdy się załamałem psychicznie, że nie dostałem questa na Horsa i narzekałem, że na necie są wcale, że Horse jest na trzecim akcie po pokonaniu tego wataszki kanibali, a to się okazuje, że jedna jegomość mi napisała na Facebooku pod jednym postem Diablo. Na jeden sposób Diablo, że koń jest dopiero na początku aktu czwartego. Ja nie chcę się wkurzyć i odpalić Diablo 4, zrobić pierwszą misję z aktu czwartego i się okaże, że nie ma tego monta. Więc po tym filmie, jeżeli na przykład nie wiem, trafi do Kiszaka, czy trafi do kogoś mądrzejszego, sorry, nie uważam, że jesteś głupi Kiszak, lepiej mi to napiszcie, kuźwa, waszą 100% prawdę, bo jak ja pójdę, zrobię pierwszy quest z aktu czwartego, nie dostanę Horsa, ja tą grę kurwa ostatecznie nie stolowuję, pierdolę, idę kaleczyć sobie na off-streamach Diablo 2, Resurrected. No ale no dzisiaj powiem, jakie dla mnie ta gra miała wrażenia z grania w tą abominację, nie? Dlaczego by to znaczy fabuła, graficzka, muzyka, dubbing, masa bugów, brak wierzchowca, o którym już mówiłem, badziewne itemy, no karpa, ciężkie się trafiło. Powiedzmy sobie skrócie o fabule. Jest sobie Lilith, która Mephisto tak tego zjeba, co postanowił wziąć na klatę postacie z Diablo 2. Jest sobie Inarius. Karma niby to gigaczat ludzkości, ale on ma na ludzi wyjebane, tak? Stary ma wyjebane. Kto wie? Jest sobie Lorat, aka ojciec Pio. I z tym się kuźwa możecie zgodzić. Przepija naszego całego golda, gdy my łazimy, modlimy się do bogów, żeby nas moby już nie zabiły z Diablo. No ale co z fabułą, co nie już chcę mówić. No tak, Lili chce coś złego zrobić, las aktuary, Minarius chce spuścić w porządny wpierdol Lilith, Lorat ciągle pije, przypierdol naszego golda, a nasza postać najpierw pomaga wieśniakom, makasa, morderce i zamiast mieć wycięte organy czy coś tam innego, to dostajemy krew Lilith. No kurwa masz, na cholerę, to może moja uczyca się mieć, no nie wiem, może większe walory czy pancerz z Diablo 2? Tak robię sobie jaja teraz z tej fabuły, ale no kurde, co to ma być, że jakiś debil to wszystko pisał, no kurwa. Kiszak o tym mówił, tak, chamska promocja popularnego kanału, dziękuję za uwagę. W sumie mogę zrobić początek, nim obejrzysz ten film, obejrz film Piotra z TV Gry oraz Kiszaka. Mogłem to być, ale no. Tyle na temat mojej fabuły. Tyle na temat, powiem fabuły, bo nie chcę robić drugiego filmu, bo wiadomo jak to czasami jest. No, o PvP powiem tyle. Nie było okazji dostać strzała w ryj, bo nie chcę mi się szukać tej lokacji na PvP. U Piotra z tej gry było to pokazane. Koniec. I temy, Boże, kurwa, to jest jebany żart. O, dostałeś legendara, myślisz, że będzie miał lepsze statystyki od epickich lub rzadkich. Nie, niestety, kurwa, mówię ci, niestety, nie, graczu.
Nie, dostałeś, kurwa, rękawice, co mają minus 23 punktów od moich obecnych rzadkich rękawic. To jest mój prawdziwy przypadek, że ja, kończąc akt drugi, na pokonanie tego, kurwa, jak on się nazywał, tego cepa na Cerberze, zapomniałem, dostałem fajnie wyglądowe rękawice. One się okazały chujowsze od moich obecnych. Ja pomyślałem sobie, że to jest jakiś, kurwa, żart. Jeżeli wypada mi legendar, to on ma być lepszy, kuźwo, od tego, co mam obecnie, żeby wyrzucić te szmaty, które ma moja postać na sobie, jakieś tam żelastwo, żeby wyrzucić, które ma moja postać na sobie, żeby bić jeszcze więcej obrażeń, żeby dłużej żyła. I tak dalej, no. Ja nie wiem, Blizzard, co ci przeszkadzały setówki i kostka Kananiego i większość innych rzeczy z Diablo Trójki, by się to wypierdolili na rzecz takiego gówna, co jest Diablo Czwórce. Plus mechaniki, kurwa, z tego. Z Immortala. Ja się jeszcze o tym wypowiem, no ile mam to w tekście, jeżeli nie, to no. Idźcie się dowiedzieć u Kiszaka, mam go o tym zapomnieć. Ale teraz tak. Level scaling. Co to, kurwa, jest World of Warcraft? To jest żart, naprawdę. No nie istnieje tyle w temacie, no. Muszę trudności, no powiedzmy, no to tak, nie masz psychy, grasz na normalu. Nie macie psychy, zagrać w kampanię Diablo 4 na normalnym poziomie trudności. Ja grałem na weteranie, co było moim najgłupszym wyborem. I w połowie aktu drugiego, czy tam nawet nie w drugiego, a w połowie aktu trzeciego, ja zniszczyłem na normalu, bo mnie szlak trafił z tymi mobami. Ja normalnie miałem symulator szarych ekranów, a to nie jest Dark Souls. Robiłem po swojemu builda, ma sens, ale no ponoć do 90 levela, jak tak powiedziałeś. Mam nadzieję, że mój build taki nie będzie, o ile mnie się nie zawiodę na Diablo 4. Później musicie wszyscy robić Ctrl-C, Ctrl-V od kogoś z neta. Kuźwa, dają nam możliwość eksperymentowania z umiejętnościami, to nie kij ci w zęby i tyle. No może coś w grafice, no ujdzie na gierkę za około 400 zł. To ujdzie, no nie oczekiwam wododysków i tak dalej, dobra i tyle, no. Grafika do grafika i tyle. Muzyka, no kurde, nuta z Cisą robi swoje, chamska zagrywka Blizzard. To jest w momencie, gdy się robi, kończy się chyba. Nawet czy nie zależy, jak kończycie pierwszy akt. Jak robicie tam questy są, to są, to. Nie jaką dziewczyną, której matkę zabiliście. Jak Lin zamknęła wam most przed mordą. Nie wiem, jak ona się nazywa, nie jak ona się nazywa, obie. Wyrębana. Masakra, to jest naprawdę głupie. No i ta Diablo 4, muzyka podstawowa, to zabra tylko do montowania filmów i tyle. Dzisiaj nawet słuchacie po części soundtracka z Diablo 4 i też po części z Diablo 2. A, masakra. To samo jeżeli chodzi o postacie, no kurde, Blizzard Meshiv, no kurde, no. Musieliście go dać, nie mam nic z tej postaci. Lubiłem go, ale kurde, co się odwali po walce, uwaga, spoiler alert, po walce z Aliaszem, nieśmiertelnym idiotą, kurwa, jebanym karaluchem, bo tego nie można inaczej nazwać. Jedzę Bilem, co jest zabity aż 6 razy podczas aktu trzeciego. To jest po prostu chamstwo, nie musicie tego robić, no. Kurwa macie. Meshiv! Kurwa! Rzekomo Diablo 4 są wierzchowce, no nawiązuje ten to samo co ja miałem. Rzekomo Diablo 4 są wierzchowce, no każdy ma, tylko nie ja. Zrobiłem cały akt trzeci. Upewnienie się to, co zrobiłem akt drugi, bo przecież powiązany jest MPC. W akcie drugim, nie kij mi w dupcie, pisząc to i nagrywając, mam tylko akt czwarty nieliźnięty. Do aktu drugiego, co powiedziałem, Kislev. Tak. Kiowosat jest tak naprawdę Kislevem, jak dla mnie, więc no. Kislev. Chyba powaliłem naprawdę Uniwersa. Specjalnie robię. Łatwiej jest mi powiedzieć Kislev niż Kowiosat, no już to powiedziałem. No jest to Kislev i tyle, no. Kislewiczycy i tyle. Tak, film o Diablo 4 podczas sezonu lub przed. Jak wiem o tym, się nie wypowiem, bo to kolejny plaskacz w twarz.
Dubbing o, i teraz wam powiem. Dubbing jest kurwa zajebisty. W kontekście kilku postaci. Dubbing, no strasznie ratuje dupę tą grę. Piotr Franczewski, no kurde, no miałem zamiar powiedzieć ten z Dragon Age. Jest ten Sten Beresat. O, kurwa, panie Piotrze, no normalnie... Może jest jako narrator, plus nadęta głowa. Nie wiem, co kamasz nadętą głową, nie ruszam. Kurwa, od małego dziecka słyszeć. Kolekcja klasyki, najbardziej kupowane gry komputerowe w Polsce. Polecaj, pozdrawiam, Piotr Franczewski. Albo no w sumie każdy z tekstena, bo tutaj tyle można by tłumaczyć, wypisywać. To jest dosłownie miód na moje uszy. Owszem, że też są inni aktorzy, no, ale no. Mariusz Bonaszewski jako Inarius. Bo Jerzy Mazur jako stary dobry mężczyzna. I nawet Danuta Stenka jako Lili. No i tam resztę. Nie mam nic za resztę, ale najbardziej właśnie kojarzę tego Mazura i Franczowskiego z gier. W dwójce właśnie bardziej Mazur podkładał głos do Jerifa. Dobrze mówię? Tego handlarza, co jest w futrze i ma wystraganik po obodzie Łotrzyc. Ten sam głos. Jest tak myślałem na początku? Meshif? Na pewno jesteś Meshif, a nie Jerif? Chyba, że Angry zmienił imię. Bo ten sam głos. Ale to mi się tak wydaje. Możliwe, że tak. Bugi, o Jezus Maria. Trzymaj się mnie, bo mnie zawsze jak trafi. Większość bossów w dunkach. Fajne to mowy, co nie? No. No, ja staję przed nim. Ambitne. Fajnie, kurwa. To za gruby jest, nie zmieści się w tym. Co ty pierdolisz, Fatu, że na to zwłóczę nie mógł przejść? Upiera wszystko. Ja pierdolę, ale to jest masakra. Kurwa, gra za około 400 zł. I to było właśnie kończenie kurwa dungeona. Brawo Blizzard, kurwa. Co upośledzeni. Za grę wartą ponad 400 zł. To jest coś nie tak. Jak Blizzard spierdolił z Warcraft Refunded. To teraz zapewne jest więcej bugów. Bo i tak i hu. Mi się nie chce tego szukać. No ale tak, co są pierwsze? Z tego co miałem być kazry, jeszcze raz kazry. Co my kozujemy jesteśmy, czy co? No tak, Blizzard wypadł na zajebisty pomysł, jak wrzucenie mechaniki z POE. Tak, gemy i ci co grali w POE to wiedzą o co chodzi, kolorki i te sprawy. I tak, GGG wywala tą mechanikę w końcu, też Blizzard, okej, damy to do naszej gry. No kurwa jebana macie, jeżeli innych grze się tego pozbywają się tego, to nie dawajcie tego kurwa do swojej gry. Właśnie, bo zapomniałem dodać. Podczas montowania senatora, przed montowaniem to wpadłem. Wiecie, co jest najgłupsze w tym Diablo 4? To, że trzeba szukać tych ołtarzy Lilith. Jeżeli to powiedziałem w filmie, no to sorry, ale może to wykryciłem, może tego nie wykryciłem, bo przedłużyłem po prostu specjalny film. Ale ja wszystkich lokacji nie chciałem eksplorować. Jeżeli ja mam z buta biegać od punktu A do punktu B do punktu C, D, E i tak dalej, to mi się kurwa odechciewa. To nie jest Gothic 3. Taki, że jak znowu możesz komuś bokieś pocisnąć. I tam chyba kogoś nie memujesz kurwa z tym Gothiciem, ale no niestety no. Gothic jest bardzo kultowy w Polsce, no niestety no. To jest, nie jest na przykład, nie wiem, kurwa, też Diablo to nie jest na przykład, nie wiem, The Elder Scrolls Online albo The Elder Scrolls Skyrim, gdzie musimy szukać za wszystkimi tymi waystone'ami, których mi się nie chciało szukać waystone'ów wszystkich. Bo po prostu, dobra, miałem builda, idę pod tanka, no to oczywiście, że idę po lorda, żeby dostać mi obrażeń. Idę pod wojownika, to biorę wojownika, żeby szybciej się expić w walce. Biorę maga, no to prosta, albo atronata nawet. Nie wiem, chcę być pierdolonym złodziejem, to biorę złodzieja, albo cienia, albo nawet wieże. Wieże dawała lockpicking darmowy, więc to też było super. No ale kurwa, no, z tym Diablo 4 to jest jakaś przesada, kurwa, dają te ołtarze, dobra, one buffują nasze postacie. Ale ja mam takie na myśli po chuj. Jakoś Diablo 4 wystarczył Paragon. Już wystarczyło farmić Paragon. Dobra, oczywiście, zmniejszę sobie szanse na kryta, damage, życie, pancerz, golda,
odnowienia, coś tam jeszcze. Odechciewa mi się, kurwa, na ten temat gadać. O, masakra. Wracamy do filmu. Ale przez to mianowicie macie drużynie, czy tam w dziale ludzi odpowiedzialnych za grę, a nie chłopa, czy kobiety, który zna się na grze. Macie. Teraz kurwa mam takie pytanie, po chuj kurwa dajecie typa, co kurwa nic nie wie na temat gry, ja pierdolę. Tak chodzi mi o ten devstream, gdzie typu, no ja mogę wam tylko odpowiedzieć na pytania na temat sezonu, ale nie pytajcie się nic na temat tej gry. Kurwa zwolnij się chłopie, kurwa zwolnij się od razu. Jeżeli jesteś deweloperem, ja się nie będę cię pytał. Czemu to jest sezon taki i taki, sraki, czemu jest taka i sraka mechanika? Czy będą sety jak Diablo 3 jako nagrody robienia sezonu? Nie, mnie to kurwa gówno, bo ja chcę wiedzieć, kiedy naprawicie bugi, kiedy naprawicie szkielety Tromendali. Te 2, 3, 15 FPS-ów, kurwa. W Diablo 2 i w 3 szkielety, nawet widzą, sorry, w Diablo 1 nawet, kurwa, szkielety są szybsze, kurwa, niż w 3, kurwa. Co to jest? Grą, że niż spodziewać się może konkurencja. No ja powiem tak, pograłem. Jak może będzie można grać normalnie w tą grę, to a nie, że mam te dziwne cofki, albo że... Co to jest? Moment, bo mi się tak stąda, jak muszę to... Albo że postać pusknie, tak jak mój paladyn powie w portalu i kaplica, to co to ma... Niby być, serwery miały ponoć minąć. No tak, miało być dobrze na premierę, teraz się serwery palą, bo Microsoft zaraz przejmuje. Sorry, poprawka. Microsoft przejął Blizzarda. Ten tekst jest przed przejęciem Blizzarda, więc muszę dodać do siebie, że Microsoft został przejęty. Microsoft oraz przejmie tą firmę, a kotlik ucieknie. Żal mi wydanej kasy, na serio. Dobrze, że kupiłem to Diablo 4, kurwa, tanio. Bo wszystkich w ciula robię, że kupiłem drogo. Remon, no. Co ja mogłem na tym zakończyć, co nie? Ale dzięki czatu GBTD. No co możemy powiedzieć, co jest nie tak dalej z tym Diablo 4? Problem z równowagą Diablo 4 jest grą RPG, a z silnym naciskiem na rozrywkę wielosobową. Tak, te World Eventy są tak gówniane, że się ich nie chce robić. Jak ja widzę ludzi, którzy przebiegają obok mnie, ja sobie mówię, no kurwa mać. Ja nie gram kurwa w Warcrafta Classic na hardkorze. Komu się chce to robić? Ja nikomu się tego nie chce robić, bo to już jest tak znane, że żygać się kurwa chce. A, ograniczony rozwój postaci, no to też jest trochę tak. Gra ma być ponoć otwarta niż poprzednie części, ale rozwój postaci jest zbyt ograniczony. Graczy mogą czuć się związani i nie mają wystarczająco dużo możliwości personalnych swojej postaci. Brak różnorodnych dróg rozwoju postaci może wpływać na powtarzalność, długoterminową motywację do grania. Mikrotransakcje to jest chyba największy ścierwo, jaki istnieje w grach. Ja jestem graczem kurwa i Warframe'a, i trochę League'i, trochę StarCraft'a. Wiadomo, mam 25 lat, ja mam przedszkolaka, kurwa, gram gry. Nie grałem w Diablo 1, kiszak, więc możesz mnie zlinczować batem. Ale moja historia tak w ogóle teraz, jak to powiem, z Diablo. Diablo 1 właśnie była taka, że moi rodzice grali. Ja z braciekiem oglądaliśmy Server Sagi. To było takie, wiemy, że chłopaki, że oglądacie, ale musicie się obrócić. Powód? Masa mobów. Zombiaki i inne co sprawia. No więc no, nieważne było popatrzeć, jak się morduje pikselowe zombiaczki. Niestety, kurwa. Kierwa. No ale ten mikrotransakcje jest największy ścierwą. Już ten kiszak robił o tym podcast. Nexus uczestniczył w tym podcaście. U Nexusa też. W sumie Nexusa też taka hamska reklama. O reklama kanału, któremu palce płamie za Regara. Już wiesz, o co chodzi. Nie no, żartuję. Kurwa, było napisać, żebym poszedł pod supportem do Abatora, wiesz? Nie obraziłbym się. Pisałem ci Nexus, wtedy jak graźmy w Hotsa. Mam zrozumieć, że mam otwartą tą rękę. Jeżeli nie ogarnąłeś, o co chodzi, to było napisać.
bo ja holdowałem talenty. Ja nie patrzyłem na tabie, jakie te talenty, wiesz, że dopiero na sam koniec meczu zobaczyłem te talenty i się zamachem. Ja się popłakałem, porządnie płakać w kącie. Ja myślałem, że mogę iść pod pusza, a ty pójdziesz pod heal, a to tak... Ale wracając. Nexus zrobił materiał na temat mikrotransakcji. Podczas, no, znaczy Nexus tam podzielił to wszystko, kuźwa, z mikrotransakcji na Nexus Live. Jest druga 38, ja robię materiał, ja powinienem spać. Problemy techniczne to są w ogóle jakieś, też jakieś badziewne. Masakra. Powiedziałbym to tak, Diablo 4 nie jest złą grą, ale ona nie potrzebuje wydawania pieniędzy za pomocą mikrotransakcji. Ludzie, odłóżcie te pierdolone portfele, nie kupujcie nic w tej grze. Niech oni te sety dadzą normalnie do gry. Ja w Diablo 3 mogę lepiej sobie skustomizować Demon Huntera, mojego Crusadera, mojego Nekromantę, moją czarodziejkę. Tym, co mi wydropiło w grze. Czego nawet miałem fazę z bratem na Assassin's Creed'a, to myśmy zrobili standardy z Assassin's Creed'a. Mieliśmy fazę oboje na ESO, to myśmy zrobili nawet ogólnie Elder Scrolls'y. A bracia chyba tam robił sobie zbroję tego łucznika z trailerów ESO. A ja co zrobiłem? Pancerz Słowika. Dosłownie odrestaurowałem pancerz Słowika w Diablo 3. Nie pokażę tego, bo nie chcę mi się teraz popierać z powrotem Diablo 3. Może kiedyś jak nie naciągniecie na streamie, żebym zagrał w Diablo 3. Albo nawet w Diablo 2 mogę zmienić chęcią, bo jakoś odskocznie nie robić. Niby ChatGPT nawet twierdzi, że Diablo obiecuje również bogatą fabułę, która kontynuuje historię z poprzednich części. No ale pamiętajmy, że Diablo 4 dzieje się 50 lat po wydarzeniach z Reapers of Souls. Raczej będą mieli okazję zagłębić się w mroczne tajemnice świata Diablo i odkryć jego historię oraz lore. Lore tej gry. Tak naprawdę mogliśmy się dopiero zagłębić za pomocą książek i Diablo 2. Sorry, że tak to powiem, ale tak jest moje zdanie. Proszę mnie nie bić, panie Kiszaku. Nawet ChatGPT podsumowując, Diablo 4 to wciągająca gra RPG, która oferuje mroczny i przerażający świat. Bardziej obrzydzający świat, niektóre lokacje. Nawet jest mój filmik, na którym się prawie pożegałem. Świat. Emocjonującą rozgrywkę, bogatą funkcję. Jaką funkcję, ty idioto? Jesteś tak zmęczony, że źle czytasz. Bogatą fabułę, mimo pewnych wad, jest to tytuł, który powinien zainteresować fanów serii i miłośnikom gatunku. Znaczy, ja powiem to tak. Ja przez Diablo 4 kupiłem Torchlighta 3. Ja się w Torchlighta 2 naprawdę zagrywam jak porąbany, pamiętam. Grałem sobie, kuźwa, to wszystko. Grałem sobie do tego Torchlighta 2 kiedyś na modach. Przeszedłem trzy razy tę grę przeszedłem. Z czego jedną klasą podstawową, czyli Gunnerem. Moda Roninem, z moda Paladynem. I się świetnie bawiłem. Kupiłem Torchlighta 3. Może kiedyś na YouTube będę to robił serię z tego, albo na streamach będę ogrywał Torchlighty i będę wrzucał je jako zapisy. Nie wiem jak to będzie, ale no. Ale najlepsze jest to, że ChatGPT uznał nawet problem jeden, ja się zapytałem ChatGPT, jaki jest prawdziwy problem z Diablo 4. Należy zauważyć, że Diablo 4 nie zostało jeszcze wydane. No dobra, to tam wiadomo, bo to tam dane. Jedyny z potencjalnych problemów, które mogą pojawić się w Diablo 4, jest brakiem innowacji. Niektórzy gracze mogą oczekiwać większej zmienności i nowości w porównaniu do poprzednich gier serii. Czyli gra nie dostarcza wystarczającej ilości nowych funkcji. Niektórzy gracze mogą odczuwać brak świeżości i powtarzalności. Innym potencjalnym problemem może być balans gry. Diablo 4 jest grą z silnym naciskiem na rozgrywkę wieloosobową. Jeżeli występują znaczne problemy z równowagą między postaciami, niektóre z nich mogą być zbyt potężne, a inne słabe, co może prowadzić do frustracji graczy i zaburzenia dobrej rozgrywki. Czyli tak jakby naprawdę powiedzieć, meta-slaving w grach. Wiem, Siri, już masz ból dupy i już mi piszesz na prywacie, bo mnie chcesz już wyjaśnić na następny dzień.
Ograniczony rozwój postaci może być problemem dla niektórych graczy, jeżeli rozwój postaci jest zbyt ograniczony. Gracze mogą czuć się związani i nie mają wystarczająco dużo możliwości personalizacji swojej postaci. Brak rozwinięty środek rozwoju postaci może wprowadzić na powtarzane długoterminową motywację do gry. I to właśnie mówi ChatGPT. Ludzie, karwa wasz barbarz. Widzicie, nie? Rozdziałka no niestety nie powala, bo to w małym okienku na action to robię. Ale jak widzicie, no... Należy pamiętać, że poniższe są jedynie potencjalnymi problemami. No to już w ogóle jest podane, ostateczna ocena miała rozwiązywanie by lub inne, to wiadomo. Ale tutaj macie problem z potencjalnych problemów, które mogą pojawić się w Diablo 4, jest brak innowacji. Mamy tutaj pierwszy problem. Drugi problem. Trzeci problem. Lecimy, oczywiście tutaj pytałem się, oczywiście tu mamy rzekomo kurwa ten recenzję, szybka recenzja Diablo, którą napisałem, bo chciałem zrobić. No i tutaj mamy, jakie są wady Diablo 4? Musicie poczekać, bo znowu muszę przyciąć. No i znowu wróciliśmy do takiego małego okienka. Jakie mam wady Diablo 4? To też trochę wymieniłem, na pewno to też wymienił Kiszak, to też wymienił Piotr. MKKR ze wszystkim stoi murem. I tu mamy brak innowacji w Diablo. Problemy z równowagą. Okresem rozwój postaci. Mikrotransakcje, o których wszyscy wiemy i nie narzekamy wszyscy na to i mamy tego kurwa wszyscy dość. Błędy i problemy techniczne. No i warto pamiętać, bla bla bla. I tu mamy... A, tutaj już w ogóle coś tam pytałem się o coś innego. No ale no... Kurwa no, ludzie no... Teraz tak, słuchajcie. I też Kiszak, słuchaj. Bo ja wiem, że Kiszak, ty się teraz nazywasz mesjaszem gamingu i tak dalej. Ja nie mam nic do tego, ja też uważam się za nie wiadomo kogo w Warframe'ie, więc ja powiem to tak. Mógłbyś przewidzieć to, że wszyscy będą nienawidzić te Diablo, ale każdy potrzeba na to czasu. Bo to jest tak, to jest taki typowy hype train, nie? To mam zawsze w mojej ekipie. Jest hype train, mamy hype train na daną grę. Ciągnąłem z powrotem mojego kumpla Fantoma, który często był u mnie na filmach. Granie z powrotem Planetside'a. Wiecie co się stało? Fantomowi się Planetside znudził. Nie wiem, że są ludzie, którzy bronią Diablo. Czy tej MKKR. Są ludzie, którzy nienawidzą tej gry. Czy tej Kiszak. Ale tak. Tak na rozluźnienie, na sam koniec filmu. Ja bo powiem tak. Łapcie memy. Popatrzcie, pośmiejcie się z memów. Powiem wam tak. Memy, inne rzeczy sobie pooglądaliście, wysłaliście mnie. Powiem wam tak, już mi się nie chce tego materiału dłużyć. Powiem wam tak. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję, jeżeli chcecie coś na dłużej. O, właśnie, teraz jeszcze przypomniałem, podczas montowania znowu. Akurat przed montowaniem. Kiszak, nie denerwuj się, że stwierdziłem fakt, że jak dla mnie nie jesteś mesjaszem w gamingu. No bo kurwa, nie oszukujmy się, nie jesteś. Ale to już tak tam, bez... Może stwierdzasz ten fakt, od samego początku Diablo 4, że ta gra będzie gówniana. Okej, masz plus.
Tak samo ja mogę być mesjaszem kurwa Warframe'a, bo mogę powiedzieć na streamie, moim mało osobowym streamie, że wychodzi kolejny patch i ten patch tylko wprowadzi załóżmy 30-40 godzinną misję. Dostaniemy, nie wiem, blueprinta na nowego Warframe'a, dostaniemy darmową broń i teraz wypierdalać na tą lokację, farmić dane części do Warframe'a. Oczywiście do Kulerwo to się oczywiście domyślnie, że to będzie Excalibur na sterydach. I też się domyślnie, że Kulerwo jest niestety Warframe'em, którego możemy bić na Duviri. Na dodatek, Kulerwo jest pierdolonym nawiązaniem do Dark Soulsów. Dlaczego? Bo ma fazy. Ten Karakan głupi ma 3 fazy. I podczas każdej fazy jest jeszcze dodatkowa mechanika, co trzeba robić. Jak ja robię pierwszy raz Kulerwo, to ja miałem takie, ej yo, what the hell is that? Ja normalnie włóczęgą się czułem, jak grał w Dark Soulsa. Tam wszystkie randomy skakały, nie biły ten. Najgłupsze jest to, że właśnie zauważyłem, że tam ludzie napieprzają ten jeden target cały czas w Warframe'ie. Tymczasem Kulerwo zmienia fokus na mnie. Dodge. On to do mnie, ej, co ty robisz? Kurwa, Dark Souls mode! Skurwysyny! Ale tak, no, o kurwa, to już prawie 5 minut do grywki dorobię. Dobra, to będzie dłuższy materiał, no. Wracam do filmu. Sorry, ale Kiszek, no, niestety tak wyszło, no. Stwierdziłem ten fakt. Bo też dużo ludzi twierdzi, że ty nie jesteś mesjaszem gamingu. Ja to twierdzę, no bo sam się przekonałem, że Diablo 4 jest do dupy. Nie musiałem oglądać twoich filmów. Powiem tak, już nawet to przetłumaczyłem już wcześniej nawet, że ludzie przestają grać Diablo 4 z tego powodu, że się skończy mi hype. Teraz mamy, no nie wiem, chyba 19 jest. Nie wiem, jak to montuję i nagrywam, tak, 19. A film będzie na pewno 20, czyli jak już będzie sezon. Teraz jest tak, że skończył się ludziom hype, teraz ludzie nagle, oni coś zrobią z tą grą, trzeba z powrotem zagrać w tą grę, kurwa. Muszą, bo ponoć już anime Bizarce zrobić jakiś wielki Big Red Button of Resetus. Resetus Pospolitanta, Santus, Karkata, Santus i tak dalej. Ale no mówię, no, robi coś Bizarce. To coś robi, no a ja teraz no, muszę iść kończyć ten, montować. Więc ja sorry, mówię od razu, żebyś się nie obraził, kurwa, bo żebyś mnie nie zlinczował już w komentarzu. Choć znaleźć na Steamie, kurwa Esa, kurwa. Wyjaśniony, bez wyjaśnienia. Boże, kurwa, jest pół do drugiej, u mnie wszyscy śpią, a ja się wygłupią, kurwa, naśladując ciebie. Ej, jestem panowie. Kurwa. O nie, sorry. Dobra, wracam do tego montowania, bo tak przedłużyłem specjalnie, żeby były lepszy watch time. Bo i tak ponoć. Teraz Diablo 4 jest popularny na polskim YouTubie. Zobaczymy po kilku dniach publikacji tego filmu. A jeżeli ktoś chce mnie coś zaprosić na jakieś opierdol w rozmowie, że jestem głupi i tak dalej, to proszę bardzo, znajdźcie Radwana na Discordzie. Nie powiem, wiem wam jakieś znaki szczególne, czy jak. Macie mnie znaleźć i mnie nie dawać mi spokoju, bo tak to ja sobie z wami nie poradzę, więc na razie. A i pamiętajcie o moim Twitchu. Czasami streamuję tam i są różne gierki, więc... Naro!